W układzie współrzędnych zaznaczono punkt P o współrzędnych minus 4, 5. My musimy obliczyć tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku. Żeby obliczyć jakąś funkcję trygonometryczną kąta zaznaczonego w układzie współrzędnych, to znaczy wyznaczonego przez oś x-ów i półprostą wychodzącą z początku układu współrzędnych i przechodzącą przez jakiś punkt P, to możemy zastosować gotowe wzory, które mamy podane w tablicach maturalnych. Mamy tam powiedziane, że jeżeli półprosta przechodzi przez punkt P o współrzędnych x oraz y, no to wówczas tangens kąta alfa wyznaczonego właśnie przez taką półprostą wyraża się wzorem współrzędna y-owa punktu P podzielić na współrzędną x-ową. Ponieważ my znamy punkt P, wiemy, że on ma współrzędną y-ową równą 5, to możemy w tym wzorze podstawić pod y-ka 5, a pod x-a współrzędną x-ową punktu P. Ona jest równa minus 4, czyli tangens kąta alfa jest równy minus 5 czwartych. Czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź A.